Dzień dobry, w naszym katowickim studio dzisiaj Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Panie rzeczniku, przepisy dotyczące VAT należą do najbardziej skomplikowanych w naszym systemie prawnym. Ustawa była nowelizowana niemal 500 razy. Czy rzeczywiście przedsiębiorcy tak często skarżą się na tę sferę legislacji? To nie tylko daje możliwość wypłaty z budżetu na podstawie kartki papieru pieniędzy, no jest zbyt dużą pokusą, żeby mafia z tego nie skorzystała, więc skorzystała. A przy okazji, jeśli chodzi o Polskę i karuzele VAT-owskie, przy okazji dostali po uszach niewinni ludzie, którzy się w tę karuzelę zaplątali całkowicie nieświadomie. Bo właśnie tu pojawiają się kwestie odpowiedzialności solidarnej przedsiębiorców. Czy z punktu widzenia rzecznika to jest rzeczywiście poważny problem na polskim rynku? To jest ogromny problem. Przedsiębiorca, który nic nie jest winny, kupił towar od nieuczciwego sprzedawcy. Albo ktoś gdzieś w tym łańcuchu był nieuczciwy kontrahent, ale on przy tym nie wiedział. Kupił, fizycznie go przyjął do siebie, sprzedał, odprowadził wszystkie podatki, w tym VAT. No i on jest karany za to, że miał pecha, bo był w karuzeli, a urzędnicy twierdzą, taką mają fajną regułę, że powinien był wiedzieć. I to jest strasznie smutne. A to jest do zweryfikowania, to powinien był wiedzieć? No nie jest do zweryfikowania, bo gdyby były twarde dowody, że uczestniczył w karuzeli, to by je mu przedstawiono. Nie ma żadnych dowodów, to tylko jest reguła, powinien był wiedzieć. A co bardziej smutne, to jest to, że polskie sądy takie decyzje utrzymują w mocy. I to już w ogóle jest całkowicie niezrozumiałe, jak w państwie prawa reguła powinien być wiedzieć, może powodować, żeby kogoś... Podstawą odpowiedzialności. Tak, i powodować, że kogoś można pozbawić majątku. Całe szczęście Europejski Trybunał Praw Człowieka teraz wydał precedensowy wyrok, była sprawa z Rumunii, że na takiej zasadzie nie można nikogo pozbawić majątku. Ja jako rzecznik będę występował teraz być może do Sądu Najwyższego, jeszcze nie wiem gdzie, ale na pewno to zrobię. Jak to się ma do polskich rozstrzygnięć w sądach, żeby niewinnego człowieka, no bo dopóki się mu nie udowodni winy, on jest cały czas niewinny, prawda? No tak, to jest podstawowa reguła w państwie prawa, żeby niewinnego człowieka pozbawiać majątku, niesłychana sprawa. W Polsce jest to bardzo duża grupa ludzi, która po prostu miała pecha. No, w Polsce przez lata patrzono przez palce na wyłudzanie VAT-u. Ta dziura VAT-owska ogromna. A teraz ściganie jest za restrykcyjne? Ściganie jest dobre, bo skuteczne. No, dziura nam szybko się zmniejsza. Dochody do budżetu są wpłacane. Także to jest dobre dla przedsiębiorców, bo wiadomo, że nieuczciwy, który sprzedawał towar, prawda, bo mógł taniej sprzedawać, bo VAT-u nie odprowadzał, to był pogrążał, przejaw nieuczciwej konkurencji. Oczywiście, pogrążał tego uczciwego, no ale to nie może być tak, że stosuje się zasady odpowiedzialności zbiorowej, no i na zasadzie ścigamy złodziei, jednocześnie pozbawiamy majątku ludzi uczciwych. Tu będziemy za rzecznika trzymali kciuki, bo rzeczywiście ta kwestia jest jednym z kluczowych problemów, który trapi polskich przedsiębiorców. A jeśli mogę dodać jeszcze o VAT, to jest ustawa z gruntu chybiona i w założeniach ma wyłudzanie, ale jeżeli już Bruksela mówi, że musi koniecznie ona obowiązywać, to przynajmniej zróbmy ją uproszczoną, prostą, jak najmniej stawek. Najlepiej, gdyby była jedna, no ale jeżeli z powodów politycznych nie można jej ujednolicić, to może dwie. To dwie i koniec. I bez żadnych wyjątków. Przedsiębiorcy, jeżeli będą wiedzieli, że stawka wynosi tyle i tyle, to się do tego zastosują. Ostatni przykład fast foodów, gdzie praktyka była na rynku taka i interpretacje inaczej indywidualne. Inaczej jedzenie, inaczej picie, tak? Nie, tam było, chodziło o to, że przy fast foodach uznawały urzędy skarbowe w interpretacjach indywidualnych, że jest 5% VAT-u, a później wydano interpretację ogólną, że jest 8% VAT-u. Oczywiście cały rynek się zmienił na 8, no bo jak było 8 komunikat, no to wszyscy zastosowali 8. Jak było 5, no to wszyscy musieli zastosować 5, tak? Jeżeli konkurencja stosowała 5, a miała interpretację indywidualną, to wiadomo, że drugi nie będzie sprzedał drożej. No i teraz wstecz ściga się tych przedsiębiorców, każąc im zwrócić różnicę.
Jest to całkowicie rzecz niedopuszczalna, łamiąca zasadę pewności, klauzulę pewności prawa z konstytucji biznesu. No ale takie są skutki czegoś takiego, że są różne zmiany stawki. Zmiany interpretacji bez zmiany prawa. Tak, zmiany interpretacji, różne stawki, nie wiadomo jak do tego podejść. Także na pewno im prostsza ustawa o VAT, tym lepiej i dla budżetu, i dla przedsiębiorców. No i o tym między innymi będziemy dzisiaj dyskutować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.